zrobić, aby wymienić żarówkę w bagażniku w Skodzie Rapid, która znajduje się tu w środku. Wystarczy nam albo płaski śrubokręt, albo narzędzie jakieś wielofunkcyjne, bądź też taki scyzor, jak ja mam. Pokażę, o tutaj jest taka wypustka, podważamy, jest już podważone, wyciągamy z tego, następnie tu i wyciągamy go, tutaj są już takie zabezpieczenie z prawej i z lewej strony, troszeczkę je podważamy, ciężko się to jedną ręką robi, jest wyciągnięte, zaraz wam pokażę co dalej. Są to LEDy, tylko nie powinny się psuć de facto. Zawsze jednak coś się może tam złego wydarzyć. Wymijamy ją po prostu przez zwykłe wyciągnięcie, tak? I jest już wyciągnięte. Tak to wygląda. Montaż jest tak samo łatwy. W drugą stronę docisnąć. Nie da się dalej wepchać na siłę, ponieważ jest tu takie zabezpieczenie. No i montujemy tak samo, jak żeśmy to wyciągali. Czyli wkładamy wtyczkę, o, świeci. Tu wkładamy na klik. I wszystko powinno działać.